Od razu po porodzie, zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, musisz wykonać kilka ćwiczeń na przywrócenie właściwego krążenia. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób je wykonać. Zanim wstaniecie z łóżka, jeszcze w leżeniu, przywrócicie sobie najpierw krążenie w kończynach dolnych. Są to bardzo proste ćwiczenia, należy je jedynie wykonywać bardzo dokładnie. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby mocno opuścić stopy, podtrzymać 5 sekund, rozluźnić, następnie unieść stopy wysoko, podtrzymać również 5 sekund, rozluźnić. Kolejnym ćwiczeniem będzie krążenie. Krążenie należy wykonywać w pełnym zakresie ruchu, powoli i bardzo dokładnie. Krążymy stopami w jedną stronę, tak 20 razy, następnie krążymy stopami w drugą stronę, również 20 razy. Każde ćwiczenie będziemy powtarzać 20 razy, przy napięciach każde napięcie trzymacie przez 5 sekund. Kolejnym ćwiczeniem będzie przywrócenie prawidłowego krążenia w kończynach górnych. W tym celu zaciskacie mocno pięści, trzymacie 5 sekund, rozluźniacie, prostujecie maksymalnie, rozluźniacie, ściskacie, rozluźniacie. Tak samo to ćwiczenie powtarzacie 20 razy. Każde napięcie trzymacie przez 5 sekund. Kolejnym ćwiczeniem. Nogi prosto, troszkę rozszerzamy. Kierujemy stopy do wewnątrz. Trzymamy również 5 sekund. Rozluźniamy. Na zewnątrz. Trzymamy 5 sekund. Rozluźniamy. To ćwiczenie również powtarzacie 20 razy. Kolejne ćwiczenia, jakie Wam zaprezentuję, będą te ćwiczenia oddechowe. W tym celu prostujecie się, staracie się oddychać torem brzusznym. Bierzecie głęboki wdech, unosicie jednocześnie ręce nad głowę. Wydech, opuszczacie ręce. Wdech, wydech. Wydech. Musi to być świadomy, długi, spokojny wydech. Jeżeli jesteś po cięciu cesarskim, nie unoś rąk wyżej niż do linii barków. Wtedy oddychasz w następujący sposób. Przywrócenie prawidłowego krążenia, dotlenienie się jest bardzo istotne, zanim jeszcze spróbujesz wstać z łóżka. Po to chociażby, żeby nie zemdleć w czasie pionizacji. Musisz się do tego przygotować. Po porodzie jesteś bardzo często wykończona, bo jest to ogromny wysiłek fizyczny. Jakiś czas po samym porodzie leżysz, szczególnie jeżeli było to cięcie cesarskie. Bardzo niebezpieczne jest spionizować się od razu. Dlatego trzeba przed pionizacją troszkę się rozruszać, pobudzić krążenie, dotlenić się i dopiero wtedy spróbować pomału, spokojnie wstać.